Dzieciaki mają już wakacje, a ekipy remontowe i budowlane w szkołach wręcz przeciwnie. W tym roku prace prowadzone są w 60 szkołach i przedszkolach oraz we wszystkich 18 miejskich żłobkach. Spora część z tych prac zostanie ukończona do końca sierpnia, czyli jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Miasto przeznaczy na ten cel ponad 21 milionów złotych. Dodatkowo trwa obecnie między innymi budowa przedszkola przy Alei Hallera. W przyszłym roku do użytku zostanie oddany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Cynamonowej. Wciąż trwa także budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Asfaltowej. A w związku z budową nowej placówki oświatowej przebudowywany jest także cały system dróg w jej okolicy i już bardzo niewiele brakuje do tego, aby ulica Asfaltowa była taką nie tylko z nazwy. Z błotnistego duktu zmienia się w nowoczesną drogę z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i przystankami autobusowymi. W czwartek drogowcy przeszli na odcinek od skrzyżowania z ulicą Granitową aż do wysokości numeru 11. Prace potrwają tu do końca wakacji. Zamknięcie skrzyżowania oznacza zmiany w dojeździe dla mieszkańców poszczególnych odcinków ulicy Asfaltowej i Granitowej, którzy będą dojeżdżać do posesji od strony ulicy Pawiej, Smardzowskiej bądź Terenowej. Uwaga rowerzyści! We Wrocławiu pojawiła się ważna nowość. Przy wjazdach do rynku i na zamkniętą dla ruchu aut część ulicy Świdnickiej zobaczycie znaki Slow Zone Zwolnij z piktogramem rowerzysty ze skorupą ślimaka zamiast plecaka. Nowe oznakowanie ma za zadanie zwrócić uwagę cyklistów na to, że zwłaszcza rynek i okoliczne deptaki to miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność i dostosować jazdę do przebywających tam spacerowiczów. Rowerzystom w nowej Slow Zone będą bacznie przyglądać się strażnicy miejscy. Wrocławski Aquapark ma już 15 lat. 20 czerwca obiekt odwiedził milionowy w tym roku gość, a w ubiegłym z wodnych atrakcji skorzystało 2 miliony osób. Z okazji jubileuszu na terenie Parku Wodnego przy Borowskiej przygotowano 40 różnych atrakcji. Od zabaw dla dzieci z animatorami, przez specjalne zajęcia fitness, po występy muzyczne, między innymi koncert Norbiego czy wspólnie tańczona gorąca samba. A to wszystko w cenie dowolnego biletu wstępu. Zobaczcie, jak bawili się i świętowali wrocławianie. A przed nami wyjątkowy weekend pełen atrakcji i pyszności. Festiwal Pasi Brzucha wraca do Wrocławia. Od dziś do niedzieli na Partynicach oprócz najważniejszego, czyli ponad 60 wystawców z food truckami, czekają na Was koncerty, pokazy artystyczne, konkursy z nagrodami i kino plenerowe. Nie zabraknie tam również strefy portalu wrocław.pl z okazji naszego dziesięciolecia. Chcemy się z Wami spotkać, porozmawiać i wręczyć czerwoną watę cukrową. W naszej urodzinowej strefie czekają na Was również zmywalne tatuaże i przypinki, które będzie można wykonać samodzielnie. Nie zabraknie też miejsca do relaksu. To co? Widzimy się? A kolejne podsumowanie tradycyjnie za tydzień.